Siema, witajcie, ja jestem Daryl i witam was w kolejnym odcinku z poradników Dota 2. Dziś zajmiemy się postacią Bristlebacka. Jak sami zresztą widzicie, jest to postać Kary, inicjator, no powiedzmy taki semi-inicjator i powiedzmy, że też osoba podobna do Axa, która może przytankować niektóre rzeczy. Na początek, jak zwykle, zajmiemy się omówieniem jego umiejętności. A jest ich kilka. A w sumie aż tylko dwie. Pierwsza z nich jest Vigis Nasal Gugh. Dziwna nazwa, ale jest to bardzo fajny skill, który dzięki niemu możemy spowolnić. O, First Blood. Jak ładnie. A nie, tak jak mówiłem, spowalnia naszego przeciwnika, obniża jego pancerz i pozwala nam to zestakować aż 4 razy. Następnym z nich umiejętności aktywnych jest Quill Spray, czyli rzucanie kolcami, coś takiego. Wyszlifuje kolce w obrębie dość dużym i właśnie też kumuluje kilka razy. A im więcej zadamy tych kolcy, tym większy damage następny atak nasz przyniesie damage'u obrażeń. Następnym pasywnym już skillem jest Bristlebacka, czyli umiejętność, która pozwala nam doskonale przetankować, zmniejszyć obrażenia nasze, w zależności od tego, w jakim kierunku wrogowie nas atakują. Jeśli zaatakują nas od tyłu, to mamy aż do 40% zmniejszoną redukcję obrażeń. A jeśli z boku, to aż do 20%. Czyli całkiem przydatny skill. I jeśli nasze obrażenia zostaną zadane powyżej 250, to automatycznie włącza się Quill Spray na takim samym poziomie, jaki mamy teraz. Czyli jeśli ktoś mnie zaatakował aż 250 razy, to wtedy aktywuję ten drugi skill. Właśnie jak teraz. I ultimatem i pasywną zarazem umiejętnością jest Wrath Pad. Jest to dość proste do wytłumaczenia skill, ponieważ im więcej używamy gu i kolców, tym szybciej dostajemy premię do obrażeń, szybkości, ataku i tak maksymalnie może aż do 5 razy. Jeśli chodzi o przedmioty, to łatwo się możecie domyśleć, to przede wszystkim Vanguard, Hardcore Tarask, Assault Curias, Blade Mail, Sangue Yasha może być też ewentualnie, na początek właśnie taki item jak Ring of Basilius, Power Dreadsy. Ogólnie wszystkie przedmioty, które pozwalają nam długo przeżyć na polu bitwy. Ale na początek warto mieć jakąś regenerację many, ponieważ jego używanie tej postaci polega na tym, na jak najszybszym wciskiwaniu jego skilli. No właśnie, to taką ładną akcję widzicie, wykorzystanie mojej postaci. Dobra, zobaczycie trochę kawałek meczu. Jeden mecz, który będzie trwał dość krótko, a potem was przeniesiemy do zupełnie innego meczu, gdzie zobaczycie też zupełnie dłuższą i inną rozgrywkę. To już mam szósty poziom, Ultimate. Jak na razie, jak trzeba levelować tą postać? No jak sami widzicie, najlepiej trzeba wymaksować drugi skill, Quill Spray. Potem można pójść w gół, back i ultimate na szóstym.
Tutaj Windrunner chciał mnie zabić, ale jej się nie dało. Nie wiem dlaczego. Moje statystyki wynoszą 1-0 w 9 minucie. Ale widzę, że Speedbreaker w tym meczu pozamiatał. Oczywiście dość fajnym przedmiotem dla Bristol Blacka jest też Magic Wand, który pozwala mu zregenerować część życia i część many, co bardzo się przyda. I co zresztą zobaczycie na następnym meczu, że nieraz może uratować nawet nam życie. Dobra, poczekam na jakąś fajną akcję, żeby wam zaprezentować jeszcze i wtedy przejdziemy do głównego dania. No ale nie, może tak, tak samo się doskonale sprawdzić jak mam na myśli, że na solo lane może doskonale się sprawdzać, jak na lane z jakimś supportem, jak każdy z mykary. O, tutaj już spowolniłem. Golem Warlocka. I tutaj zabiłem Juggernauta razem z Distraptorem. Z pomocą też Golema. Także widzicie, postać jest dość potężna. Jeśli jest doskonale ubrana. I w pewnych momentach jest prawie nie do zabicia. Jeśli ma posiada serce i wszystkie inne tego typu przedmioty. Dobra, przeniesiemy się do innego meczu i zobaczymy się za chwilę. Ok, witam was w kolejnym meczu. Tym razem jestem Bristol Blackiem na solo lane. I zobaczycie, jak mogę sobie doskonale poradzić przeciwko Zeusowi i Timbersom. Curious Play jest dość fajnym skillem, ponieważ oprócz tego, że może zadawać też dobrym bohaterom, jako haras, to również może być doskonale użyty podczas farmienia naszych klipów na lane. Oczywiście mam tutaj dość niewesołą sytuację, ponieważ Zeus jest postacią trochę range dość mocną i nieraz miałem sytuację podprankową. A Timbersaw dodatkowo ze swoim ulti mógłbym mnie już dawno załatwić. Tak właśnie bym dodał właśnie te gu, które w porzuceniu pojawia się liczba odpowiednia, na którym ma, ile ma stopu na sobie ta postać. Jak mówiłem wcześniej, może być ich 4. Dobra, to akurat jak wracam do bazy, opowiem właśnie o przyjaciołach i przeciwnikach właśnie tej postaci. Przyjaciółmi, jak mówiłem wcześniej, mogą być każdy ze supportów lub postaci, które mogą spowalniać lub atakować range, które mogą dodatkowo wspomóc w walce z Silbaka. No, bardzo miło.
A jeśli chodzi o wrogów, to przede wszystkim postacie, które mogą nas wypalić z many. Ponieważ jeśli będziemy mieli brak właśnie many, to nasza postać będzie nieużyteczna podczas walki. Właśnie tak się zabija z brakiem, goni się przeciwnika i dobija się go gu i kolcami. Oczywiście przy Bristlebacku nie zapominajcie o tarczy, na tej podstawowej jest doskonała właśnie nalejnia, jeśli idziemy właśnie też solo, także doskonale się sprawdzi przeciwko nawet Zeusowi. O czym wcześniej nie pomyślałem, ale wam już radzę zebrać się tak przy. Jeśli nie lubicie Rico Basilius, to polecam również Urn of Shadows, która doskonale też posiada regenerację i dodatkowo ładunki, które mogą nas leczyć i naszych sprzymierzeńców. No i wiadomo, też może zadawać damage naszym przeciwnikom. Jak sobie założyliście, ulti Zeusa w ogóle nie zadało mi też żadnego damage'u, co mnie trochę bardzo dziwi. Na koniec chciałbym wam sprecyzować jeszcze jedną z ciekawszych akcji w wykonaniu przeciwnej drużyny. Mam nadzieję, że to znajdę. I dam się mi chwilę. Okej, okay, myślę, że teraz zobaczcie, jak nie powinno się grać z Svenem, Zeusem i jeszcze jedną postacią na Bristlebacka. O, właśnie idą. A, to jeszcze Timber sobie. Dobra. Spójrzcie tylko na Magic Wanda. Masz 7 ładunków. Tu są... Użyłem, Tibersą nie żyje i Zeusa zaraz dobije. Taka właśnie jest moc, właśnie Magic Wanda, jeśli gra się Mr. Makiem. Pamiętajcie, że przy tej postaci cały czas warto grać do końca i myślę, że takim podsumowaniem mogę zakończyć tą postać, to jest dość prosta, może dla... Jeśli na przykład graliście, bo jest Guitar Hero, to musicie po prostu wciskać szybko klawisze i wtedy macie gwarantowany kill. Dobra, ja żegnam się z wami, w następnym odcinku zobaczycie Brute Mother oraz rozwiązanie konkursu z Brute Mastera, do którego was cały czas zachęcam. Ponieważ zgłosiło się dość mało osób, ale mam nadzieję, że zgłosi się więcej. A ja żegnam się z wami. Cześć i na razie.